Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Dzisiaj o 18 czasu polskiego, europejskiego, na schodach Kapitolu, na tych samych schodach, gdzie 6 stycznia pojawili się demonstranci uważający, że wybory zostały sfałszowane. Na schodach Kapitolu Joe Biden złoży przysięgę i w ten oto sposób stanie się 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale proszę państwa, 75% republikanów uważa, że Joe Biden został wybrany nielegalnie. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez telewizję CNN. I dlatego z naszymi gośćmi, z panią redaktor Elżbietą Klikowską-Avis i z panem Arturem Wróblewskim, porozmawiamy o tym i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy republikanie pogodzą się z przegraną Trumpa. Tym razem rozpoczniemy od pana Artura Wróblewskiego, dlatego że ja odnoszę takie wrażenie, że wyjątkowo obrodziło w partii republikańskiej i wśród notabli tego ugrupowania w Brutusów na czele z Mike'em Pence'em. Charakterystyczne jest to, że swój pożegnalny tweet zamieścił Mike Pence na Twitterze, pokazując 4 zdjęcia, ale na żadnym z tych zdjęć nie jest z Donaldem Trumpem. To są zdjęcia z żoną, zdjęcia ze ślubu, dziękuję za przywilej bycia wiceprezydentem, ale ani słowa, o właśnie, widzą państwo ten tweet i te zdjęcia. Nie będzie tak, że Mike'a Pence'a na pożegnaniu Donalda Trumpa, tłumaczy się to względami logistycznymi, że będzie obecny na zaprzysiężeniu prezydenta Joe Bidena, no ale chyba 4 lata bycia najbliższym współpracownikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych jednak do czegoś, panie Arturze, zobowiązuje. Jak to jest z tymi republikanami, bo lider też przeciwko i duży chyba podział w partii republikańskiej jest. Zgadza się. Być może wiceprezydent Mike Pence przygotowuje już swoją, nie wiem, kampanię za 4 lata. Natomiast jest walka o władzę, o wpływy w partii republikańskiej. Tylko pamiętajmy, że ona często bywała podzielona. No chociażby w 2011 roku w opozycji do Obamacare, systemu ubezpieczeń powszechnych, można powiedzieć, zdrowia, pojawiła się Tea Party. Potem w 2015 roku pojawiło się coś takiego jak tak zwany Freedom Caucus, czyli pewnego rodzaju grupa parlamentarna w Kongresie Amerykańskim, złożona, nie wiem, z Jima Jordana, Matta Gaetza i innych, która można nazwać grupą ultrakonserwatystów i libertarian w opozycji do tych bardziej umiarkowanych polityków Partii Republikańskiej, McCarthy'ego, prawda, czy oczywiście Susan Collins, czy Lizy Murkowski, to są panie senatorki, czy Larry Hogan, to jest republikański gubernator w Maryland, są to postaci w partii bardziej Scalise i tak dalej. Są to postaci bardziej umiarkowane, centrystycznie nastawione. Natomiast poza tą pewną walką o wpływy i Trump oczywiście, i lud Trumpa, czyli jego zwolennicy, zagospodarował tę bardziej ultrakonserwatywną czy taką radykalną grupę i w partii, i oczywiście jeśli chodzi o wyborców. Natomiast to zacznie być może się zmieniać. Podobną sytuację, warto przypomnieć, mieliśmy już w przeszłości w partii republikańskiej, chociażby pamiętny rok 1964, gdzie Barry Goldwater był też uważany za oszołoma, nazywano go nawet, że jest niezdolny do pełnienia obowiązków. On przegrał wybory w ten czas z Lyndonem Johnsonem, ale nawet psychiatrzy wypowiadali się, że jest niezdolny do pełnienia obowiązków. Później okazało się jednak, że przy nim wyrósł, pojawił się Ronald Reagan i partia republikańska miała piękny czas rządów. No dobrze, pani Elżbieto, wspomniała pani w poprzedniej części programu o lewicowej aktywistce, kongresmence z Partii Demokratycznej, Aleksandrii Ocasio-Cortez, która zatroskała się zdrowiem 74 milionów Amerykanów głosujących na Trumpa, zdrowiem psychicznym, i mówi, że trzeba przeprogramować białych rasistów i teoretyków z spisku. Nie można zbyt pochopnie dążyć do pojednania między republikanami i demokratami, muszą odbyć pokutę, coś chyba na kształt obozów resocjalizacyjnych, takich jak dla Ujgurów w Chinach chyba chciałaby pani deputowana wprowadzić. Ale to, co się dzieje przed inauguracją prezydentury Joe Bidena na ulicach Waszyngtonu. Proszę pokazać nam film, który świadczy o tym, jak zmobilizowana jest Gwardia Narodowa. No jednak
skłania do przypuszczeń, że nie będzie tak różowo po tym zaprzysiężeniu, że jednak te podziały pozostaną i że właściwie chyba nie widać ze strony Joe Bidena jakichś gestów, które by no, sprawiły, że można będzie próbować scalić to albo jakoś no, przekonać tych, którzy uważają republikanów, wyborców republikańskich, że wybory zostały sfałszowane. O, właśnie Gwardia Narodowa przemieszcza się ulicami. Były też na Twitterze filmiki z wielkimi transportami czołgów kolejowych, kolejowymi transportami, które ze strony Idaho jechały do, w stronę centrum, do Waszyngtonu. Jak pani sądzi, czy rzeczywiście republikanie się pogodzą, ja nie mówię o tym establishmencie republikańskim, ale o wyborcach republikańskich, z tym, że rzeczywiście te wybory tak przebiegły i taki jest ich wynik? Moim zdaniem republikanie pogodzą się właśnie z tą jak gdyby nową, ostrzejszą, bardziej radykalną formułą liberalnej demokracji, która dziś się rozpocznie i będzie trwała z pewnością następne 4 lata. Natomiast wyborcy konserwatywni w Stanach Zjednoczonych nie pogodzą się właśnie z tą całą sytuacją, właśnie dlatego przylgnęli tak sercem i duszą właśnie do Donalda Trumpa, że w liczbie ponad 70 milionów głosowali na niego. I tu chcę zwrócić uwagę na to, że 10-15 lat temu nastąpiła w tym ostatnim czasie właśnie nastąpiła w partiach konserwatywnych i są to Stany Zjednoczone, jest to Wielka Brytania, Francja, Niemcy, nastąpiło jak gdyby przesunięcie na lewo myślenia o państwie, o prawie, o społeczeństwie, o edukacji i tak dalej, i tak dalej. Przecież brytyjscy konserwatyści to nie są konserwatyści tacy, jak zostawiła partię Margaret Thatcher. Tak samo właśnie jest, tak samo sytuacja wygląda z republikanami w Stanach Zjednoczonych. Ale jeśli pani redaktor pozwoli, może czas jest, żeby podsumować tę kadencję Trumpa, bo mówi się, bardzo wiele mówi się o szaleństwie, prawda, trumpizmu, bardzo, bardzo wiele mówi się właśnie o jego manierach, natomiast nie mówi się o tym, jak wiele dobrego zrobił dla Stanów Zjednoczonych. I jest to polityka zagraniczna, no przecież tak jak już żartują sobie konserwatywne media, nie wywołał żadnej wojny, ani nie podsycał żadnej wojny, tak jak było z Obamą, a mimo to nie dostał pokojowej nagrody Nobla, prawda? Próbował układać się i z Koreą Północną. On pierwszy dostrzegł ekspansjonizm gospodarczy właśnie Chin. Potem dzięki niemu zapanował pewien spokój między Izraelem a Emiratami Arabskimi, prawda? Dostrzegł potencjał dla biznesu amerykańskiego w Europie Wschodniej i Środkowej u nas. No przecież to są miliardy dolarów, które biznesmeni amerykańscy, prawda, czy producenci, czy będą zgarniać. A poza tym właśnie uratował Stany Zjednoczone przynajmniej na 4 lata przed radykalizmem, szaleństwem lewicowym właśnie, które zostało teraz właśnie rozpętane. To on zwrócił uwagę na interes no, ludzi zwykłych Amerykanów, prawda. Przypomniał sobie o tej grupie Amerykanów właśnie, o których interesy on po raz pierwszy zadbał. To jest te 70 kilka milionów właśnie ludzi. I on doprowadził do tego, że ich sytuacja finansowa, ale także godnościowa jest w tej chwili znacznie lepsza, aniżeli 4 lata temu. Panie Arturze, laureatka ubiegłorocznej Nagrody Nobla, przepraszam, Pulitzera, Nicola Hannah-Jones, stwierdziła, że wyborcy muszą ponieść konsekwencje w zależności od tego, jak głosowali. Jest apel podpisany przez 500 ludzi z branży, aby nie wydawać książek członków administracji Trumpa. 20 dziennikarzy Fox News zostało zwolnionych, tych takich, którzy no, chyba najbardziej sprzyjali prezydentowi Trumpowi. Czy rzeczywiście nastąpi teraz odwet na zwolennikach Donalda Trumpa, tych, których oczywiście można zlokalizować, bo trudno każdego wyborcę, ale już widać, że następuje pewnego rodzaju no, kwestia
wilczych biletów dla ludzi, którzy są związani z administracją Trumpa, z różnych firm. I to wszystko, co przed chwilą mówiłam, czy Joe Biden jest w stanie powstrzymać te odwetowe zapędy? Czy rzeczywiście w swojej zapowiedzi, że chce scalić nową Amerykę, no, będą realne? No nie są realne, skoro Joe Biden nie wygasił impeachmentu w Kongresie i podsyca nastroje, które tylko dzielą. No chociażby ten impeachment, notabene tych 10 posłów czy deputowanych partii republikańskiej zagłosowało za postawieniem w stan oskarżenia prezydenta Trumpa. To właśnie jest ten kolejny dowód na te podziały w partii republikańskiej. Natomiast chodzi tutaj o trochę zniszczenie, wykasowanie Trumpa i oczywiście ukaranie wszystkich, którzy myślą inaczej, którzy popierali prezydenta Trumpa, muszą być przykładnie ukarani, żeby komuś innemu jeszcze nie przyszło do głowy wystąpić w taki sposób jak Trump przeciwko establishmentowi, bo był to swojego rodzaju przecież bunt przeciwko temu establishmentowi. I widzimy, że nawet jest wszędzie dorabianie ideologii, nie tylko wyrzucanie z Fox News, ale na przykład pani, która z Pensylwanii przyjechała i zabrała laptop pani Nancy Pelosi, zresztą tam bezużyteczny z tego, co słyszałem, bo tylko służył do prezentacji, została oskarżona o próbę służbie wnieśnej rozwiedki. A skąd FBI ma te informacje? Bo były ex-boyfriend, czyli były chłopak, powiedział tak na jej temat. Także FBI nawet buduje, czy zaczęła budować akty oskarżenia na podstawie zeznań byłych partnerów, co właściwie wszystkim może zagrozić, jeśli zaczną budować akty oskarżenia na podstawie opowieści byłych partnerów romantycznych. Także wydaje się, że teraz będzie okres karania i niszczenia tego typu jak gdyby buntów, żeby dać pewną lekcję na przyszłość. Panie Elżbieto, czy jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że rzeczywiście uchwalono zostanie zakaz pełnienia funkcji przez Donalda Trumpa, funkcji w administracji federalnej, i to polowanie na czarownicę będzie miało no jeszcze bardziej wymierny wyraz niż teraz to obserwujemy, czyli będą tępienić wszyscy, którzy wspierali Donalda Trumpa, to czy wśród wyborców republikańskich zgaśnie nadzieja, czy fakt, że będą wiedzieli, że za 4 lata Donald Trump może nie wrócić i może nie wystartować w tych wyborach, to jakoś osłabi ich chęć wspierania tego nurtu polityki, który on reprezentuje? Tak, musi być jakiś lider, który by integrował właśnie te dziesiątki milionów wyborców. I ja myślę, że Donald Trump tak szybko nie zrezygnuje właśnie z tej roli. Być może będzie startował, być może nie będzie, ale chodzi w tej chwili właśnie o kogoś, kto o lidera połowy wyborców amerykańskich właśnie, który jak gdyby być może przyczyni się, bo to nie jest tak, że wydarzenia w polityce przebiegają po linii spiralnej, prawda? Raczej sinusoidzie. I ja myślę, że jeżeli ten segment rynku wyborczego, mówię o konserwatystach, będzie działał nadal i będzie miał silnego lidera, motywację z pewnością ma, dlatego że różnego rodzaju no, sankcje będą podejmowane przez lewicę. Lewica tak ma po prostu. I w związku z tym myślę, że może ten zapał przy liderze, prawda, i przy, może on przetrwać jeszcze kolejne 4 lata. No przecież tak jak wspominam, to jest sinusoida. Raz konserwatyści są, potem są socjaliści, prawda, jakkolwiek są znani w jakąkolwiek nazwą w różnych krajach. Tak, tyle, że chciałabym powiedzieć, że rządy konserwatystów, tak jak w Stanach Zjednoczonych, Trump zrobił
bardzo wiele dla ludzi. Natomiast demokraci robią bardzo wiele dla ideologii i dla lewicowo-liberalnego establishmentu. Tak, proszę państwa, proszę państwa, 18:00 naszego czasu, inauguracja prezydentury Joe Bidena, zaprzysiężenie. Niektórzy będą oglądali to z dużym zadowoleniem, inni z rozczarowaniem. My z obowiązku zawodowego będziemy pewnie przede wszystkim to oglądali. Elżbieta Kulikowska-Ewis, Artur Wróblewski byli państwa moimi gośćmi. Dziękuję bardzo państwu. A my spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.